Cześć kochane ziomeczki. Kolejna lekcja, która dotyczy wszystkich fanów metalu. No i nie tylko, ale powiedzmy, to jest taka rzecz, która jest bardzo niezbędna. Tak się wyrażę, bardzo niezbędna. To jest rzecz, która jest niezbędna, jeśli właśnie chodzi o tworzenie riffów, o granie też coverów, czyli inaczej patataje. To jest taka rzecz niezbędna. To jest taki niezbędnik każdego metala, takiego true metala. Także skupcie się na tym, żeby to poprawnie zagrać. Powtarzajcie za mną ten motyw. Ja tu w tej lekcji postaram się kilka motywów zrobić. Kilka takich bajerów, które super brzmią, bo przynajmniej może według mnie super brzmią. Fajnie można je zastosować do różnych riffów. Oczywiście zasada naprzemiennego kostkowania jest tutaj must be, musi po prostu być zagrane to, że naprzemienne, po prostu nie ma innego bajerowania, że ktoś uderza sobie w dupę, albo uderza pod górkę sobie uderza, no co to jest jakieś tutaj czepanie na tym. Ma być naprzemienne kostkowanie i tutaj niech nikt się nie wymądza, że jest najlepszy w uderzaniu w dół, prawda? Mówi, no nie obrażajcie się ziomeczki, ale taka jest prawda, no. Dobra, naprzemienne kostkowanie. Druga rzecz, tłumienie nadgarstkiem, czyli palm muting, to oczywiście milion lekcji, to za każdym razem powtarzam, ale to są takie rzeczy, które, no jeśli ktoś powiedzmy pierwszy raz włączył filmy z moją mordą, to sobie wreszcie się zapamięta już pierwsza rzecz, że to trzeba palm muting robić, coś. Druga rzecz, trzecia rzecz to jest to, że mamy biec włączony na przesterze, robimy na przesterze. No i kolejna rzecz to jest taka, że gram na pustej strunie. Teraz w ogóle skupimy się na pustej strunie, żeby tutaj, ja dodatkowo widzicie tutaj trzymam to, dlatego że to jest dodatkowy palm muting, tutaj robię tą strunę, którą gram. A żeby się pozostałe struny nie wzbudzały, to jeszcze dodatkowo naciskam, dotykam, no nie naciskam, żeby broń Boże nikt nie nacisnął teraz dźwięków, dotykam te struny pozostałe, prawda? Czyli takie jest coś takiego, one się nie wzbudzają. I teraz skupcie się na tym, powtarzajcie za mną. To jest granie szesnastkami, naprzemienne kostkowanie, równe, bez żadnych jakichś rytmicznych takich, jakichś takich zagrywek, jakichś praw. Po prostu jedziemy za mną, naprzemienne kostkowanie, a nie bardzo prosty bajer, no nic tutaj się takiego, prawda, nadzwyczajnego nie dzieje. To jest wykorzystywane przez oczywiście w mnóstwie różnych riffów, w miliardach riffów. Teraz próbujmy zagrać to troszeczkę szybciej. Grajcie za mną. W transie wpada, prawda? Jak już. Teraz spróbujcie kolejna figura. Ja będę takie te fragmenty nazywał figury, czy prawda, czy jakieś tam takie. No, figura, no to najlepiej tak. Nie Katarzyna figura, tylko figura taka muzyczna. To będzie jeszcze szybciej. Teraz spróbujcie też znowu powtarzać za mną. Było.
proszę ja was coś, prawda? To już zaczyna się, ten trzeci fragment, to już zaczyna być troszeczkę takie, o, to już trzeba się skupić, bo to jest ciągłość dźwięków, które znowu tam, powtarzam wam, mówię wam wiele razy, bo ta ciągłość dźwięków, gdzie nie ma jakiejś prawda? Na zacinanie się, no kurczę, to nie ma mowy o czymś takim. Teraz spróbujmy ten podstawowy patataj, który już robiłem, przez krótki fragment zagrajcie za mną, który brzmi w wolnym tempie. Będzie teraz w wolnym tempie. Czy jest taj, patataj, patataj. Nic trudnego, prawda? Po prostu zaczynamy taj, patataj, 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 patataj. Zawsze jest jakby od tego taj. To już był też jeden filmik i ja wiem, nie chcę go dublować. Teraz zobaczcie, co się dzieje, jak przyspieszam. Powiedzmy to, przyspieszę go powiedzmy dwukrotnie, czy tam, żeby nie robić tych trzech filmików. Skupcie się teraz na tym, uwaga. Tu już zaczyna się ono jest super bajera, prawda? Teraz posłuchajcie na takiego bajeru, który zagram wam. Skupcie się na tym, nie będę więcej opowiadał. Widzicie, tutaj właśnie czyli tu zaczyna się już takie robić takie zmiany rytmiczne, prawda? Oczywiście cofnijcie tam z powrotem i spróbujcie to powtórzyć. Teraz idziemy z następnym. Kolejny fajny motyw. Jest na przykład jeszcze następny, uważajcie na to.